Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych i z finansów chciałam Wam pokazać, jak można sprawnie wycenić koszt akcji w takim modelu uproszczonym, gdzie nie mamy podane nic poza ceną takiej pojedynczej akcji, jak i wypłacaną ostatnio dywidendą. Jeżeli mamy ustalić koszt kapitału własnego, a wiadomo, kapitał własny to są nasze akcje, to możemy wypisać z treści zadania, jaka była ostatnia akcja, ile ona była warta, czyli jaka była cena zakupu takiej akcji i jaka była ostatnio wypłacana dywidenda z tytułu jej posiadania. A więc wchodzimy w temat kosztu kapitału własnego. Wtedy możemy zastosować dowolny, szczerze Wam powiem, dowolny model, ważne, aby uwzględnić wszystkie elementy, jakie są podane w treści zadania. Ja tutaj zastosuję model Gordona Shapiro, ale w ten sposób, że to jest ten wzór na wyznaczanie kosztu kapitału własnego, ale ja przyjmę założenie, że G, jako tutaj ten element występujący we wzorze, jako średnie tempo wzrostu dywidendy wynosi 0. Bo jeżeli nie jest napisane ani ile wynosi to średnie tempo wzrostu, ani też ile wynosiła dywidenda poprzednia, a ile bieżąca, no to ja zakładam, że takiego wzrostu dywidendy w ogóle nie ma, a więc jest to zerowe. Jeżeli ten wzór przekształcę i podstawię do niego w miejsce G 0, oznacza to tyle, że ten wzór w tym momencie uproszczony jest do zapisu D0 przez PE, czyli wartość ostatniej dywidendy przez cenę bieżącą takiej akcji. A więc, jeżeli wiem, że obecnie akcja kosztuje 22 zł, wiem, że ostatnio wypłacona dywidenda to 2,2 zł i zakładana stopa wzrostu dywidendy jest w ogóle zerowa, czyli nie ma mowy o tym, że dywidenda będzie rosła z okresu na okres, to my możemy ustalić koszt kapitału własnego. A w tym koszcie kapitału własnego widzimy, że wzór nie jest w żaden sposób skomplikowany, bo wystarczy podzielić wartość ostatnio wypłaconej dywidendy przez cenę rynkową, czyli wartość rynkową tej akcji. Gdy ja podzielę nawet na zwykłym prostym takim kalkulatorze systemowym, tutaj o, będziemy mieli jeszcze raz. Się trochę zagmatwałam, dobra. Mamy tutaj ten nasz kalkulator i podzielimy sobie 2,2 przez 22, to wychodzi nam 0,1. I ten 0,1 to jest właśnie ten koszt kapitału własnego, który mieliśmy ustalić. A więc podana przez nas interpretacja brzmi następująco. Koszt kapitału własnego wynosi 10%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania,
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.